the same. Co tutaj zrobiłaś? I wrote the same. Ja napisałam to samo. In different words. Tylko że zrobiłam trochę inne słowa. Dziękuję. Dziękuję ci bardzo. I słowa, jak widzieliście, mogą zmienić świat. Jak ja przyszedłem do tej branży, to byłem właśnie taki niewidomy. I przychodząc do tej branży, miałem cele, marzenia, nadzieje na lepsze życie. I nie wiem, kto z was przyjechał tutaj po to, żeby zmienić swoje życie, żeby coś osiągnąć. Ale wierzę, że albo już pojawiła się taka osoba, albo pojawi się, albo być może nawet na tym evencie ktoś tutaj ze sceny, albo być może ktoś na zewnątrz, w kolejce do toalety, będzie taką osobą, która wypowie jakieś ważne słowa i ty będziesz mógł zmienić to, co było do tej pory w twoim życiu. I będziesz mógł zobaczyć. Będziesz mógł zobaczyć zupełnie inny świat. Ponieważ on istnieje. Martin Luther King w swoim wystąpieniu, w swojej ostatniej przemowie, która wydarzyła się 3 kwietnia 1968 roku, powiedział bardzo ważne słowa. To była jego ostatnia mowa. Wiem, że większość z was kojarzy go z wystąpienia I Have a Dream, czyli miałem marzenie. Natomiast eksperci mówią, że to jest dużo potężniejsze wystąpienie. I brzmiało ono tak. Like everybody else, I would like to live a long life. Longevity has its place. Czyli jak każdy chciałbym żyć długim życiem. To jest ważne. But I'm not concerned about that now. Ale nie martwię się tym teraz. I just want to do God's will. And He allows me to go up to the mountain. Ja tylko chcę wykonywać wolę Boga, a On pozwolił mi, żebym wszedł na górę, na samą górę. And I've seen the promised land. I zobaczyłem ziemię obiecaną. Nie wiem, co wy zobaczyliście. I pytanie, czy ty jesteś już na tym etapie, gdzie możesz sobie powiedzieć, jest piękny dzień, a ja mogę go zobaczyć. Jest piękny dzień, a ja mogę go zobaczyć. Ja bym chciał, żebyś ty zobaczył siebie, drugiego człowieka, swoją osobę. To, ile ludziom możesz pomóc na zewnątrz, kiedy wyjdziesz z tej sali, gdzie oni mówią, jestem niewidomy, nie widzę, źle mi w życiu, potrzebuję pomocy. A ty rozumiejąc to, możesz komuś, możesz być dla kogoś tą osobą, gdzie ta osoba od tego momentu zacznie zupełnie inaczej patrzeć na wszystko, co jest przed tą osobą. Chciałbym, żebyś ty wyobraził sobie teraz, jak to jest, kiedy być może za rok przetną się nasze ścieżki. Chciałbym, żebyś zamknął sobie oczy teraz i sam ze sobą wyobraził sobie siebie i swoją przyszłość, co dzieje się za rok czasu w twoim życiu, w twoim biznesie, że kiedy
za rok czasu się spotkamy, żebyś ty mógł powiedzieć, że ten rok i przepracowanie na maksa tego roku to była najlepsza decyzja, jaką kiedykolwiek mógłbym podjąć. Chciałbym, żebyś ty zobaczył siebie, twój zespół, kiedy wchodzi na scenę. Żebyś poczuł to wszystko. Żebyś tego doświadczył. Chciałbym, żebyś wyobraził sobie i zobaczył siebie, jak ty dzielisz się swoją historią. Jak ty realizujesz swoje cele i marzenia. Możesz sobie położyć rękę na serce, zrelaksować się i zobaczyć siebie, twój team, twoich dyrektorów, jak przechodzą przez tą scenę, jak realizują swoje marzenia. Chciałbym, żebyś to zobaczył. I nie pytanie jest, czy to się zrealizuje. Nie jest pytanie, czy ty możesz, tylko czy ty zechcesz. I pytanie, czy załapałeś to? Czy ty to załapałeś? Czy ty to zobaczyłeś? Czy ty już to widzisz? Jeśli tak, to reszta jest formalnością. Reszta to jest tylko kwestia czasu. Reszta to jest tylko kwestia upływających spotkań, które robisz. Chciałbym, żebyś to zobaczył, jak to jest, kiedy ty stoisz na tej scenie i opowiadasz swoją historię. I kiedy ludzie twoi stoją na tej scenie. I kiedy dzieją się niesamowite rzeczy dla ciebie.